Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 34 tysiące z odpisu firm ubezpieczeniowych oraz 313 460 zł z budżetu gminy Łysomice. Pojazd ten jest na podwoziu samochodu MAN i zabudowie pożarniczej wykonanej przez firmę Moto Truck Kielce. Samochód fabrycznie nowy, klasy terenowej, o mocy 290 koni mechanicznych, napędzie 4x4 z pojedynczymi kołami na osiach, pojemności zbiornika na wodę 3000 litrów i 300 litrów środka pianotwórczego. Proszę dowódcę nowego pojazdu, drucha Piotra Klonowskiego, o złożenie meldunku o przyprowadzeniu samochodu. Meldunek złożony zostanie panu wójtowi gminy Łysomice, panu Piotrowi Kowalowi. Panie wójcie, naczelnik OSP Kostkowo melduje przyjazd nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego do jednostki. Witam pana Piotra Kowala, wójta gminy Łysomice. Witam pana Roberta Korzuchowskiego, przewodniczącego Rady Gminy Łysomice wraz z radnymi Rady Gminy Łysomice. Witam starszego brygadiera, pana Roberta Wiśniewskiego, zastępcę komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Witam starszego brygadiera, pana Sławomira Reszkowskiego, komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Witam pana Henryka Fica, gminnego komendanta OSP. Witam księdza Pawła Borowskiego, proboszcza parafii w Kostkowie. Szanowni Państwo, o zabranie głosu proszę wójta gminy Łysomice oraz przewodniczącego Rady Gminy Łysomice. Panie Przewodniczący, stanę przed Wami dzisiaj, bo praktycznie na stulecie jednostki otrzymujecie nowy wóz bojowy. To jest spełnienie Waszych marzeń. Marzeń, o których marzyliście. Jak się dowiedzieliście o wozie, była konsternacja, bo jeszcze remiza nie rozbudowana. Szanowni Państwo, ja bym chciał w tym miejscu wszystkim druhom podziękować za ich oddanie na rzecz innych osób. Szanowni druhowie, przyjmijcie wyrazy wdzięczności i życzenie, żebyście ile wyjazdów, tyle powrotów było. A żeby na akcje jak najmniej razy wyjeżdżać, a dużo, dużo ćwiczyć. Wszystkiego najlepszego. Ale panowie strażacy, panie druhne, ja myślę, że ten wóz, ten nowiutki wóz jest takim podziękowaniem ze strony samorządu dla was wszystkich za waszą ciężką, oddaną pracę. My sobie często nie zdajemy sprawy, jak narażacie swoje zdrowie i życie, ratując życie drugiego człowieka lub ich dobytek. Bardzo, bardzo wam za to dziękujemy. W sumie jak modlitwa, to mogło być na kolanach, prawda? Pan wójt poprosił, żeby tutaj wszystko zrobić, co w mojej mocy oczywiście, żeby jak najmniej było wyjazdów i jeżeli już będą, to żeby były jak najbardziej bezpieczne. Boże nieskończonego miłosierdzia i majestatu, żadna przestrzeń ani odstęp czasów nie oddala Ciebie od tych, którymi tu przez 100 lat i wstawiennictwo świętego Floriana nieustannie pomagasz. Przybądź na pomoc swoim sługom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostkowie, którzy dla dobra i bezpieczeństwa swoich bliskich, a także okolicznych miejscowości posługiwać się będą tym nowym bojowym wozem strażackim. Bądź im przewodnikiem i opiekunem. Niechaj nie zrażają ich trudy. Obdarz ich męstwem, zdrowiem i roztropnością, aby dzięki Twojej ojcowskiej opiece i wstawiennictwu świętego Floriana zawsze osiągali cel swojej szlachetnej i pełnej poświęcenia służby. Przez Chrystusa, Pana naszego, święty Florianie, módl się za nas. Tylko wóz, nie? Ale wy też musicie go stworzyć. Sami.
panie przewodniczący, panie wójcie, panie komendancie, szanowni koleżanki i koledzy, druhny i druhownie z gminy Pysomice. Na początku chciałem podziękować za zaproszenie i że mogę tu z wami być, bo jak na pewno wiecie, jeszcze niedawno byłem komendantem miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu. Akurat miałem przyjemność bywać na terenie gminy Łysomice. Bardzo mnie cieszy, że ten wóz trafił do OSP Gostkowo. Podziękuję panu wójtowi, który bardzo, wiem, że bardzo czuje tą brać strażacką i cieszę się, że przeznacza wraz z radą te pieniądze na zakup nowego sprzętu. Ale tak naprawdę to cała siła w was. Piękny samochód, ale żeby ten samochód mógł jeździć, to jesteście potrzebni wy. Jako strażacy wyszkoleni i ci, którzy będą na polu tej naszej małej wojenki, czyli prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. Dziękuję za to, że jesteście. Często to mówię i powtórzę to jeszcze raz. Straż Pożarna PSP, jak i OSP, to jedna brać. Jesteśmy jak dwa płuca. Lewe i prawe. Lewe Państwowej Straży Pożarnej, większe prawe druhów OSP. To wy często jesteście przed nami, prowadzicie działania. Te działania są prowadzone na bardzo wysokim poziomie. Dziękuję wam za to i życzę, żeby ten samochód był przeznaczony, tak jak tu pan wójt powiedział, przede wszystkim do ćwiczeń. Pozwólcie, że na ręce prezesa złożę list gratulacyjny, no bo pieniądze już poszły, bo samochód jest. Chciałbym bardzo podziękować w imieniu naszej jednostki, oczywiście was druhowie witam. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować w imieniu naszej jednostki wszystkim osobom, które zaangażowały się w pomoc w pozyskaniu środków na zakup tego samochodu. Chciałbym też podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania tej dzisiejszej uroczystości. To w tym momencie nastąpi symboliczne przekazanie pojazdu marki Iveco, które do tego momentu służyło w tutejszej jednostce. Iveco zostanie przekazane do służby w innej jednostce sąsiedniej. Także zapraszam prezesa OSP w Gostkowie, drucha Michała Kowalewskiego i drucha Mariana Boszkiewicza o przekazanie kluczyków prezesowi OSP w Turznie, druhowi Marcinowi Latowi. W dniu dzisiejszym zostaje takie symboliczne przekazanie kluczyków. No, termin oddania i przekazania samochodu uzgodnimy między sobą. Także. Miał dzisiaj być starosta, ale po ostatniej konferencji rozchorowali się i chciałbym nie wiem, co macie na myśli. To tak już jest. Nie wiem, czy to związane z COVID-em. Szanowni Państwo, chciałbym w imieniu starosty złożyć wam gratulacje dla jednostki Gostkowo z okazji otrzymania nowego wozu, a także życzenia starosty, żebyście bezpiecznie w wszystkich akcjach uczestniczyli. Prosił mnie, żeby takie życzenia wam przekazać i powiedział, że w związku z tym to, co obiecał, pompa Niagara, tylko wyzdrowieje, postara się jednostkę odwiedzić. A ja bym chciał w imieniu własnym przewodniczącego i Rady Gminy przekazać wam radiotelefony, to żebyście mieli łączność ze sobą. Poproszę. Symbolicznie, no bo samochodu wam już nie przekazamy, także. Dzięki, brawa, dzięki, gratulacje.